Witam serdecznie wszystkich, którzy siedzicie, słuchacie, zastanawiacie się, jaki to temat przedstawię. Przez ostatnie lata w większości zajmowałem się problemami procedur inkwizycyjnych, różnymi trudnymi sprawami związanymi ze średniowieczem, wolnych chwilach, tych pięknych chwilach, też powiem od razu, zajmowałem się również myślą świętego Tomasza z Akwinu. I jakiś czas temu, kiedy pracowałem nad problemem charyzmatów u świętego Tomasza, Tomasz charyzmatyk, wiem, że bardzo wielu ludzi, czytelników tych wcześniejszych książek i w ogóle tekstów dotyczących Tomasza, charyzmatyka, to bardzo ciekawiło, zastanawiało, dziwiło, że w ogóle święty Tomasz na ten temat coś mówił. Kiedy zajmowałem się problemem charyzmatów, sami charyzmatycy zadali mi pytanie: Ojcze Tomaszu, a co z cierpieniem? Jak w ogóle mówić współcześnie o cierpieniu? Jak mówić o złu? Czy może lepiej w ogóle pomijać ten temat? Czy może, jeżeli się wspomni, to od razu najlepiej prosić o jakąś modlitwę, uzdrowienie, błagać, albo też pomijać i pięknie śpiewać wspaniałe pieśni uwielbienia? Ale jak o tym mówić? W ogóle jak mówić, Ojcze, o krzyżu? Jak mówić o złu, o cierpieniu? A zarazem, jak mówić w sposób przekonujący? Żeby nie ograniczyć się do banałów czy jakichś ckliwych, prostych fraz. Jak o tym mówić? I dlatego też jakiś czas temu zasiadłem do tematu cierpienia, tematu zła, zastanawiając się, w jaki sposób chwycić to. Gdzie zacząć? Tak swoją starą metodą, oczywiście pomyślałem, że najlepsze odpowiedzi dają autorytety, dają ludzie, którzy sami przeszli pewną drogę, ludzie, którym się ufa, ponieważ oni całym swoim życiem potwierdzili, że rzeczywiście to, co mówią, tym również żyją, a co więcej, to, co mówią, jest prawdziwe. Dlatego też wróciłem do średniowiecza, zasiadłem wśród tych ludzi XIII-XIV wieku po to, by przyglądać się, jak oni patrzyli. A raczej też zadałem sobie pytanie, dlaczego człowiek średniowiecza, dlaczego święty Tomasz z Akwinu nie ma traktatu o cierpieniu? Dlaczego nawet kiedy pisze wspaniały taki tekst De Malo o złu, to jest tekst, który jest bardzo spokojny, nawet byśmy powiedzieli formacyjny, bo dotyczy jednego rodzaju zła, takie zło, które robi sam człowiek, a mianowicie dotyczy peccatum. Peccatum, które możemy powiedzieć, że jest i grzechem, ale również przestępstwem. A zatem święty Tomasz, który zajmuje się złem, które czyni człowiek sam, dokonuje, rani siebie, rani innych. I to Tomasza interesowało, a na samym końcu tego traktaciku jest taki bardzo piękny rozdział dotyczący zła demonów. I tylko tyle. Natomiast nie ma wielkich traktatów z pytaniem, dlaczego Boże? Święty Tomasz, jak pokażę wam w tej serii wykładów, święty Tomasz tylko raz zajął się tym sławnym pytaniem Boecjusza, jeżeli jest Bóg, to skąd zło? Święty Tomasz tylko raz do tego tematu powrócił, do tego pytania. Jego odpowiedź jest szokująca, tak szokująca, że nawet niektórzy teologowie, tomiści, naukowcy boją się ją przytaczać, bo ona jest tak dziwna. Ale przede wszystkim to, co zdumiewa, kiedy wchodzimy w temat zła i w ogóle zajmujemy się tym problemem cierpienia i zajmujemy się wspólnie z ludźmi, z człowiekiem średniowiecza, to jest ich ogromny spokój. To jest ich takie ogromne też jakaś ogromna cisza i to są zawsze wypowiedzi pełne światła. To jest coś tak innego niż nasze mówienie o złu, które często jest przeniknione krzykiem, rozpaczą, jakimś ogromną niezgodą, buntem, krzykiem w różne strony, czy też inni będą mówić, że to jest tajemnica, zatem zamilknij. Natomiast Tomasz, Bonaventura, ci wielcy mistrzowie XIII wieku, oni z ogromnym spokojem biorą takiego czytelnika, takiego odbiorcę, takiego ucznia, studenta za rękę i wprowadzają w całą krainę i w całą taką przestrzeń, żeby zobaczyć, czym jest zło. A moglibyśmy powiedzieć inaczej, nawet nie tyle wprowadzają, co podnoszą bardzo wysoko, prawie jak
ja tutaj nagrywam z Krakowa i nad Krakowem, nad Wawelem często kursuje taki balon, który umożliwia ludziom oglądanie tego pięknego Krakowa z lotu ptaka. Tak samo święty Tomasz, kiedy mówi i chce, żeby człowiek zajął się problemem zła, to podnosi bardzo wysoko. Najlepiej tak na poziom samego Boga, by spojrzeć na ten problem z innej perspektywy. Zmień człowieku perspektywę. Spójrz na zło z góry. Ponieważ ta inna perspektywa, ona sprawia, że człowiek może uczestniczyć poprzez wiarę, ma taką możliwość wręcz w perspektywie, w spojrzeniu samego Boga na ten ogromny, przedziwny problem. Tomasz by powiedział, nie zostawaj ze złem sam, a najlepiej w ogóle nie zajmuj się tym problemem, patrząc od siebie, od grzebania się w sobie samym, nie przyjmuj własnej perspektywy, bo wtedy się zgubisz. Bo wtedy najczęściej skończysz na samooskarżeniach, na oskarżeniach innych ludzi, na poczuciu krzywdy albo na krzyku w kierunku nieba, Boże, dlaczego? I Tomasz mówi, człowieku, pójdźmy wyżej, spójrzmy z tamtej perspektywy, a nad chmurami, jak często latamy, prawda, samolotami, wiemy, że jak się przekroczy pewien poziom chmur, to jest piękne niebo. Ale też krainy widziane z lotu ptaka wydają się tak niezwykle piękne, wręcz bajkowe. Tomasz mówi, chcesz zrozumieć zło? Spójrz z innej perspektywy. Ale przede wszystkim jest też jedna rzecz ważna. Mianowicie, kiedy mówisz o złu, kiedy chcesz się zajmować złem, to musisz właściwie określić i ocenić, czym ono jest, żeby przypadkiem zbytnio go nie przecenić, żeby przypadkiem nie uczynić ze zła głównego bohatera. To jest coś, co będzie charakteryzować nasze czasy, gdzie my nie tylko mówimy o złu, piszemy książki o złu, biadolimy nad złem, nad cierpieniem, a równocześnie stawiamy go jako głównego bohatera. On jest tak wszędobylski, tak wypełniający przestrzenie, że wręcz nie ma już miejsca na dobro. Dobro gdzieś znika, uchodzi, gdzieś się chowa po kątach jak jakiś nieproszony gość. To zło się rozpanoszyło. Zło zasługuje na to, żeby tutaj być tym głównym aktorem życia i świata. I tak często, jak sobie zobaczycie książki najnowsze, ale te starsze dotyczące zła, to one od zła zaczynają, przez zło idą i na złu kończą. A ktoś by mógł zadać pytanie, choćby tym, którzy zajmują się myślą świętego Tomasza z Akwinu. Mówicie, że zło jest brakiem czegoś, czego dana rzecz właśnie co powinna mieć i czego nie ma. I mówicie, że jest to brak. To dlaczego o tym braku aż tyle piszecie? Dlaczego nie piszecie o tym, czego brakuje? Dlaczego nie powiecie wprost to, co powie święty Tomasz z Akwinu, że zło jest pasożytem, a pasożyt potrzebuje swojego karmiciela? Zło bez dobra nie istnieje. Święty Tomasz użyje takiej pięknej frazy, dobro nie potrzebuje zła, lecz na odwrót. To zło potrzebuje dobra. Zło bez dobra nie istnieje. Ono przybliża się, przymila po to, żeby zaatakować dobro i żeby na złu, na dobru zacząć tutaj budować swoje przedziwne królestwo. Ale to dobro jest tym, które zasługuje na uwagę, na docenienie, na litość, na współczucie, na podniesienie, na nasze w ogóle nawet nasze spojrzenie. Nie zło. Ono bardzo jest krzykliwe i chce, byśmy na nie patrzyli, ale tak naprawdę trzeba zmienić perspektywę. A najlepiej jest uwzględnić perspektywę i dobra, i zła. Ale jak te dwie rzeczywistości połączyć? Jak tutaj w ogóle na to spojrzeć? Jak mówić o dobru, które będzie też autentyczne? Jak mówić o rzeczy, o nas, jako o dobrych, bez też zignorowania tego elementu, który stanowi nasze życie, a mianowicie to są te epizody, miejmy nadzieję krótkie, czasami są bardzo długie, zła w naszym życiu. Przecież nasza biografia to nie jest tylko piękny, niewinny okres. To jest cała biografia, to jest jak książka, która ma bardzo różne rozdziały i nie można pominąć tych rozdziałów, nie można wykluczyć. A równocześnie nie możemy naszej biografii ograniczyć tylko do tych faktów
zła, które się wydarzają. Fakty są tylko elementami historii, natomiast spojrzenie z góry, z zewnątrz pozwala tą historię objąć w całości, gdzie wtedy widzimy, że zło się przydarza, ale ono nie jest głównym bohaterem. Co więcej, ono nawet bez tła, bez tego cichego głównego bohatera, jakim jest dobro, ono nie istnieje. I dlatego też pytanie, jakie się pojawia w ogóle w pisaniu, w mówieniu o złu, jak mówić o złu, żeby ono nie było na pierwszym miejscu? Jak przeprowadzić wykład na temat zła, żeby zło nie było tym pierwszym bohaterem, żeby ono się nie wybiło, ono bardzo by tego chciało? Jak to zrobić? Najlepiej by trzeba było mówić również o tle, o dobru. A pójdziemy dalej, kiedy czytamy u świętego Tomasza kwestie związane ze złem, to bardzo często to, co zdumiewa czytelnika takiego uważnego, to jest to, że Tomasz bardzo często mówi o brzydocie. Brzydota i zło jako bardzo bliskie słowa, synonimy. Oczywiście rozróżnia tutaj, te rozróżnienia będziemy stosować, ale zaczyna stosować terminologię, którą my najczęściej stosujemy w estetyce, a mianowicie piękno. Mówi o pięknie, które jest naruszone przez zło. Mówi o pięknie, które jest doświadczone przez zło. Ale przede wszystkim mówi o pięknym człowieku i pięknym świecie, któremu przydarza się coś, co nie powinno mieć miejsca i nie miało miejsca na początku. A zatem taką perspektywą, którą można przyjąć bardzo inną, bardzo nową, bardzo niespotykaną, to jest mówić o złu, ale z innej perspektywy. Mówić o złu też z tej perspektywy szerokiej, dużej. Dlatego też to, co Państwu będę się starał też przez te kilka wykładzików małych, krótkich powiedzieć, to pokazać takie pewne elementy, które mam nadzieję również Wam osobiście pozwolą na przejście takiej drogi, którą ja też przeszedłem, poznając, zajmując się problemem, w ogóle problemem zła, ale również piękna, w myśli świętego Tomasza. Coś, co opisałem, przedstawiłem w tej opowieści, która pojawiła się, jest pod tytułem Piękny Bóg, Piękny Człowiek, o złu z perspektywy teologii piękna Tomasza Zakwinu. Te kilka wykładów, ono was przeprowadzi, pokaże te główne kierunki tak, żebyście się nie pogubili, ale też sami zasmakowali, zobaczyli. Ponieważ z pięknem, to można powiedzieć już teraz, jest tak, że można mówić wiele rzeczy o pięknym przedmiocie. Można mówić, mogę tutaj opisywać choćby sławne rzeźby z Luwru, czy też obrazy, Monne Lizę, ale tak naprawdę najpiękniejsza opowieść w żaden sposób nie zastąpi tego, kiedy staniemy przed tym obrazem i nagle przeżyjemy ten niezwykły stan, jakim jest zachwyt. Kiedy otworzymy wręcz usta zachwytu i cali sobą, umysłem i ciałem poczujemy to, ten kontakt, tą relację z pięknem. I tak samo ja chciałbym was przez te kilka słów, kilka wykładów przeprowadzić, pokazać kierunki. Ale też trzeba powiedzieć jednej rzeczy, że w każda dobra podróż, każda też taka dobra wędrówka, każda też dobra wyprawa, ona potrzebuje i przewodnika, i kogoś, kto nas poprowadzi, kogoś, kto, na kim się będziemy w stanie oprzeć, zawołać do niego, nie zgubić się, poczuć się również dobrze w momentach, kiedy robi się ciemno. Mianowicie ja tego jako przewodnika wybrałem świętego Tomasza z Akwinu. To jest człowiek, który żył w XIII wieku, wstąpił do zakonu, żył w czasach, które były czasami, byśmy powiedzieli, z jednej strony pięknymi, budowanych wspaniałych katedr, gotyku, światła, odkrywania witraży, wspaniałej sztuki, a zarazem to były czasy, kiedy mamy wojny, mamy ogromne ilości plag, zaraz, mamy różne spory również na przestrzeni serca, ducha, walk między cesarzem a papieżem. Są naprawdę trudne czasy. I Tomasz w tych trudnych czasach, on żył, był bardzo blisko prawdy,
poznawał, studiował, a przede wszystkim był człowiekiem, który żył niezwykle uważnie. On o życiu wiedział mało, ale wszystko. On żył może i krótko, bo zaledwie 49 lat, ale byśmy powiedzieli długimi zdaniami. On miał opowieść. On wchodził w szczegóły, obserwował, patrzył, zachwycał się. Kilka takich obrazów ja wam też przedstawię, takich kompletnie niespotykanych, bo Tomasz najczęściej nam się kojarzy tylko z takim suchym mózgiem w słoiku, który po prostu tylko ogląda rzeczywistość i nie ma żadnego kontaktu z tą rzeczywistością, że nie ma wręcz zmysłów, uczuć, ale nie. Tomasz jest niezwykle uczuciowy. Jest zarazem silny, ale i wrażliwy. Jest tym, który obserwuje, ale również potrafi pięknie opisać. Potrafi też to przedstawić. Pracował ze studentami, był bardzo blisko, uczył się też, uczył się, jak ludziom mówić. Dlatego też święty Tomasz jest dobrym przewodnikiem, który jest nas w stanie przeprowadzić przez tą wielką, wspaniałą drogę od początku aż do końca. W tym roku też powiem, teraz studentom przypominam w 2021 roku, że mamy rocznicę śmierci wybitnego poety włoskiego Dante Alighieri. Cały świat się zachwyca teraz Dantem. Wszędzie, w różnych miejscach są czytane fragmenty jego komedii. Ale ta opowieść, ona zachwyca dlatego, że to jest przykład człowieka takiego z krwi i kości. Dante Alighieri, XIV wiek, który wchodzi w krainę i przechodzi wielką trasę od piekła przez czyściec aż do nieba i w tej trasie nie jest sam. To jest ważne, nie jest sam. On ma przewodników. Najpierw ma poganina, poetę Wergiliusza, a później ma swoją ukochaną Beatrycę, która go prowadzi aż pod sam tron niebieski. I on nie jest sam. Człowiek potrzebuje kogoś, kto będzie mistrzem. Potrzebuje kogoś, na kim można się oprzeć. Potrzebujemy takich ludzi jak Tomasz z Akwinu po to, żeby przejść. I oni z taką ogromną i delikatnością, ale też mądrością nauczyciela, oni nas przeprowadzają. I dlatego mam nadzieję, że Tomasz też nas pięknie przeprowadzi przez ten temat, który nie jest piękny. A zarazem można go zrozumieć tylko w kontekście i dobra, i piękna, mianowicie temat zła.